Cześć, Marcin. Wiktoria, zapraszamy Was na kurs West Coast Swinga. West Coast Swing, oficjalny taniec stanu Kalifornia. Taniec, który wywodzi się z tańców swingowych. Jest współcześnie tańczony do szerokiego repertuaru muzycznego. Tańczymy do popu, R&B, niektórych kawałków hip-hopowych, rockowych, muzyki akustycznej. Wystarczy Wam tylko kilka metrów kwadratowych podłogi i dużo chęci. Zapraszamy. Zaczniemy od tego, czym jest slot w West Coast Swingu. W West Coast Swingu partner i partnerka stają naprzeciwko siebie i zajmujemy taki korytarz, czyli stoimy w korytarzu. Podczas tańca partner będzie chciał przeprowadzić partnerkę na drugą stronę korytarza. Robi to przesuwając się i zwalniając korytarz partnerce. Partnerka wtedy może minąć partnera. Kiedy partnerka minie partnera, wracam na slot i kończymy znowu naprzeciwko siebie. Większość figur w tym tańcu jest rozliczona na 6 w rytmie walk, walk, triple step, czyli raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Spróbujemy teraz zatańczyć to w miejscu. Panie będą zaczynać od prawej nogi, panowie od lewej. Staniemy do Was tyłem. Zaczynamy. Siedem i walk, walk, triple step, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Następnie staniemy blisko siebie, złapiemy się za ręce. Panowie podają ręce, robiąc takie haczyki z dłoni, czyli łączymy palec środkowy i serdeczny, partnerka od góry zahacza się o te haczyki. Staniemy blisko siebie i następnie zaczniemy powolutku się od siebie odsuwać, do momentu, kiedy poczujemy tutaj w rękach takie naciągnięcie. Ważna sprawa, nigdy nie dopuszczamy do takiej sytuacji, że ręce będą kompletnie wyprostowane. Zawsze łokcie muszą być delikatnie zgięte. Ręce trzymamy nisko, nie podnosimy rąk wysoko, nie ciągniemy do dołu. Ręce są rozluźnione na takiej wysokości. Zaczniemy od pierwszej figury. Figura nazywa się Left Side Pass. Na początku kroki dla partnerów. Panowie zaczynają od lewej nogi do tyłu. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Jeszcze raz, lewa do tyłu, panowie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Kroki dla partnerek. Zaczynamy prawą nogą do przodu. Na raz, dwa stawiamy dwa kroki do przodu i raz, dwa. Teraz na trzy i cztery będziemy krzyżować nogi. Trzy i cztery, pięć i sześć tańczymy w miejscu. Pięć i sześć. Jeszcze raz, prawa noga do przodu dla pań. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Panowie, żeby poprowadzić partnerkę do tej figury, na raz musicie pójść do tyłu i zabrać ze sobą rękę, czyli napędzić partnerkę, dać jej sygnał do tego, że ma teraz iść do przodu. I raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. I zwróćcie uwagę jeszcze na to, że panowie schodzą z drogi paniom, tańcząc tę figurę. Zaczynamy jeszcze raz, panowie od lewej, panie od prawej. I raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Zatańczymy left side pass z muzyką. Pięć, sześć, pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Następnie kolejna figura, której się nauczymy, to underarm. Będziemy zaczynać w takiej samej pozycji. Kroki dla panów. Zaczynamy od lewej nogi do tyłu. Tym razem partner będzie schodził nie w tę stronę jak przed chwilą, tylko tym razem będę chciał przepuścić partnerkę po mojej prawej stronie. Idę raz, dwa. Moja lewa ręka pójdzie do góry w taki sposób, że będę patrzył na swój własny zegarek. Widzę buzię partnerki w takim okienku. Tutaj partnerka widzi moją buzię. Dalej tańczymy w miejscu 3 i gdy partnerka mi minęła 4, wracam na slot. 5 i 6 w miejscu. Jeszcze raz, panowie zaczynają od lewej nogi. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Kroki dla pań są dokładnie takie same jak w figurze, którą już umiemy, czyli left side pass. Zaczynamy od prawej nogi do przodu. Idziemy prosto. Raz, dwa, na trzy i cztery krzyżujemy. Trzy i cztery, pięć i sześć tańczymy w miejscu. Pięć i sześć. Jeszcze raz, panie, prawa noga do przodu. Raz, dwa, trzy i cztery,
5 i 6. Ważna sprawa, zatrzymamy się na 2. Raz, dwa. Tak jak panowie patrzą tutaj na swój zegarek i tworzą takie okienko, tak panie, nie zasłaniamy sobie twarzy partnera łokciem. Łokieć jest ciężki, w dół, tak żebyśmy też mogły przez to okienko spojrzeć na partnera. To jest nasze 2, następnie przechodzimy pod ręką, 3 i 4, 5 i 6. Jeszcze raz, prawa do przodu dla pań, lewa dla panów do tyłu. Raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. Płynnie i raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. Raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. Spróbujemy z muzyką. Pięć, sześć, pięć, sześć, siedem i raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6, raz, 2, 3 i 4, 5 i 6, raz, 2, 3 i 4, 5 i 6, raz, 2, 3 i 4, 5 i 6, raz, 2. I ostatnią figurą, której nauczymy się w trakcie tej lekcji, będzie Sugar Push. Do tej pory przy każdej figurze zamienialiśmy się miejscami, czyli partnerka przechodziła na drugą stronę, partner schodził jej z drogi i wracał na slot. W Sugar Pushu nie będziemy zamieniać się miejscami. Zaczniemy od kroków dla partnerów. Panowie będą zaczynać znowu, od lewej do tyłu. Idę raz, dwa, tańczę w miejscu, pozwalam partnerce kontynuować ruch do przodu, trzy i... Na cztery robię mały krok do przodu, cztery, tańczę w miejscu, pięć i sześć. Jeszcze raz, panowie lewa do tyłu i raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Kroki dla partnerek, zaczynamy od prawej nogi do przodu, raz, dwa, na trzy stawiamy krok do przodu, ale nie przenosimy 100% ciężaru ciała, tylko powiedzmy tak mniej więcej 80% nad nogę z przodu, nad prawą nogę. To jest nasze 3, podstawiamy nogę i odstawiamy 4. I następnie 5 i 6 tańczymy w miejscu, 5 i 6. Jeszcze raz i raz, 2, 3 i 4, 5 i 6. Zatańczymy jeszcze w drugą stronę. 7 i raz, 2, 3 i 4. Panowie lewa do tyłu na raz, panie prawa do przodu. Raz, 2, 3 i 4, 5 i 6. Ważna sprawa. Do tej pory wszystkie figury tańczyliśmy w tym naciągnięciu, o którym mówiliśmy na początku. W Sugar Pushu ta sytuacja będzie się troszeczkę zmieniać. Na raz i 2 rzeczywiście będziemy w naciągnięciu, natomiast na 3 jest tak, jakbyśmy chcieli nacisnąć w stronę współpartnera. Tak, jakbyście chcieli się oprzeć o siebie. Co prawda cały czas jesteśmy we własnej równowadze, ale rzeczywiście tutaj pomiędzy naszymi rękoma jest pewien nacisk. To jest nasze 3 i teraz na i 4 partner odsyła partnerkę do tyłu. I 4. I w miejscu 5 i 6. Jeszcze raz i raz, 2, 3 i 4. 5 i 6. Zastanawiacie się pewnie, do czego służą nam te ostatnie trzy kroki w każdej figurze, czyli 5 i 6. Są to kroki, które w West Coast Swingu nazywamy kotwicą. Kotwicą, ponieważ kiedy je tańczymy, raz, 2, 3 i 4. Partner jest kotwicą, a partnerka jest stateczkiem, który odpływa do tyłu. 5 i 6, tak żeby zbudować między nami to naciągnięcie. Spróbujemy teraz zatańczyć Sugar Push z muzyką. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Spróbujemy jeszcze z drugiej strony. Siedem i raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć. Dziękujemy bardzo, lekcja pierwsza.